W miejscu ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie odbyła się Noc Muzeów, która obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Nie tylko możliwość oglądania wystaw, ale mnóstwo atrakcji dla miłośników historii, nie tylko. Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica, uważa, że tego typu wydarzenia są wyjątkowo ważne. Staram się promować takie, tego typu inicjatywy, bo uważam, że one są cenne, one są potrzebne, wręcz nawet niezbędne, szczególnie dla młodego pokolenia, po to, żeby pokazywać tą lokalną historię, pokazywać jak naprawdę było. Mamy tutaj moc atrakcji, tak jak pani wspomniała, przede wszystkim wystawy, podsumowanie takie wstępne tych badań archeologicznych, które tutaj są prowadzone na terenie Góry Śmierci, na terenie byłego obozu pracy w Pustkowie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie brać udział w tego typu przedsięwzięciach, w tego typu eventach, bo naszym obowiązkiem, a moją pasją jest również poznawanie tej historii lokalnej i propagowanie tej historii, szczególnie dla młodego pokolenia, bo ja nie chciałbym, żeby nasze dzieci czy wnuki nie wiedziały, nie pamiętały, co tutaj się wydarzyło, jaka straszna tragedia była udziałem naszych pradziadków, bo to było 70, 80, 80 lat temu. Tutaj zginęło ponad około 15 tysięcy osób zamordowanych bestialsko. Jest również wystawa poświęcona właśnie tym zbrodniom i sowieckim, i niemieckim, nie jakichś nazistowskich, też takie, jakby to powiedzieć, nazywanie tej historii po imieniu. Także bardzo ważna inicjatywa. Dziękuję tutaj i organizatorom, tym technicznym, czyli ekspozycji, pracownikom ekspozycji Centrum Kultury i Bibliotek, że właśnie z takim rozmachem ta inicjatywa jest zorganizowana. Noc Muzeów rozpoczęła się otwarciem wystawy poświęconej badaniom archeologicznym na terenie byłego obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Na wystawie znajdują się fragmenty kuchni i pralni obozowej, elementy umundurowania, guziki, nieśmiertelniki, naczynia, rzeczy codziennego użytku. To efekty prac archeologicznych, które rozpoczęły się w ubiegłym roku i w których bierze udział Marian Matkowski, pracownik ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci. Te badania będą jeszcze kontynuowane. Nasze prace archeologiczne oczywiście cały czas trwają, one się nie zakończyły. Zakończyły się na jednym stanowisku archeologicznym, natomiast w porozumieniu z mieszkańcami tutaj gminy Dębica, również w kilku innych lokalizacjach będziemy kontynuować nasze badania. Między innymi będą to badania prowadzone na stanowisku, gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej Pustkowa, mianowicie tam, gdzie był obóz dla Żydów. Także obok tego również jedno stanowisko obok Góry Śmierci, także mamy też takie porozumienie z jednym z mieszkańców. No i tutaj z Lasami Państwowymi również mamy podpisane porozumienie, gdzie będziemy tutaj na terenie poligonu i garnizonu Pustków również prowadzić nasze badania i poszukiwania. Noc Muzeów była okazją do spotkania z autorką książek o Dębicy. Agnieszka Kruszyńska-Idzior rozmawiała ze swoimi czytelnikami i podpisywała swoje książki Góra Śmierci oraz Dębica i okolice, to co najważniejsze. Jest mi bardzo miło spotkać się tutaj dzisiaj ze swoimi czytelnikami. Bardzo jestem im wdzięczna za to, że zechcieli tutaj przyjść, poświęcić swój wolny czas. Jest to wyjątkowe miejsce, bo jest to muzeum, gdzie znajduje się wiele bardzo ciekawych eksponatów, ale oprócz tych eksponatów znajduje się tutaj też bardzo wiele ciekawych książek. Wśród nich są też moje i zapraszam do odwiedzenia również tego miejsca, nie tylko do oglądania eksponatów, ale również korzystania z tutejszej biblioteki. W Nocy Muzeów wzięli udział znakomici goście. Są też osoby, których los poniekąd związał się z tym miejscem. Mianowicie wśród nas jest pan Jan Szuro wraz z małżonką, których ojciec przecież był tutaj w obozach Pustkowa, a później w obozach koncentracyjnych na terenach Rzeszy. Także jest to dla nas niezwykły zaszczyt, że są wśród nas takie osoby. Przygotowane zostało stanowisko strzeleckie ASG Stowarzyszenia Hexring w Paszczynie oraz zorganizowano poszukiwania artefaktów przy pomocy wykrywaczy metali i piaskownicę archeologiczną dla dzieci. Rozstawiony został także namiot rekrutacyjny żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z bronią, sprzętem i pojazdami 33. Batalionu Lekkiej Piechoty imienia podpułkownika Adama Lazarowicza.